Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego pierwszego modułu kursu Podstawy produkcji roślinnej. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Rolnictwo jest działem gospodarki, który zależy od klimatu jak żaden inny. Warunki panujące na danym obszarze decydują o uprawianych tam gatunkach roślin, określają tempo ich wzrostu oraz jakość otrzymywanych produktów roślinnych. Klimat, w przeciwieństwie do pogody, oceniany jest na podstawie zjawisk atmosferycznych zachodzących na danym obszarze w wieloletnim okresie. Na klimat ma wpływ wiele czynników i są to szerokość geograficzna, odległość od mórz i oceanów, rzeźba terenu, rodzaje powierzchni ziemi, roślinność. Cechy charakterystyczne klimatu Polski to zmienność i różnorodność typów pogody. Jest to spowodowane położeniem geograficznym naszego kraju. Wraz z napływającymi masami powietrza, raz przeważają cechy klimatu oceanicznego, a innym razem klimatu kontynentalnego. Klimat tego typu nazywamy klimatem przejściowym. Temperatura w klimacie Polski charakteryzuje się największą zmiennością. Różnice średnich temperatur w ciągu roku są bardzo duże i wahają się w granicach od 20 stopni Celsjusza do 22,5 stopni Celsjusza. W miesiącach zimowych na nizinach obserwuje się większe zachmurzenie niż w górach, a w miesiącach letnich odwrotnie. Najmniejsze średnioroczne opady występują na nizinach, natomiast w górach są dwa razy większe. Nasłonecznienie, tak ważne dla wzrostu i rozwoju roślin, jest największe w północnej części kraju w pasie nadmorskim, a najmniejsze w górach i na Mazurach. Polska leży w strefie klimatu umiarkowanego. Znając warunki klimatyczne, można dobrać odpowiednie rośliny dla określonych siedlisk. Czasami na niewielkich obszarach mamy do czynienia z mikroklimatem, czyli warunkami klimatycznymi znacznie odbiegającymi od pozostałej części regionu. Znajomość warunków mikroklimatycznych może wpływać istotnie na prowadzenie gospodarstwa rolnego. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.